Dzień dobry, Teresa Radwańska-Justyńska. Witam w studiu Tygodnika Płockiego. Dziś moimi i Państwa gościem jest dr Michał Kuriga, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii, ordynator oddziału nefrologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani, dzień dobry słuchaczom i czytelnikom. Dzień dobry raz jeszcze. Panie doktorze, będziemy dziś rozmawiali o profilaktyce chorób nerek, o tym jak dbać właściwie o nasze nerki w, takiej, w takim codziennym życiu. Wrócę do 14 marca, bo to jest ważna data, jeśli chodzi o nefrologię i, i ten temat, o którym dziś będziemy rozmawiali. Obchodzony jest wtedy Światowy Dzień Nerek. Dodam tylko, że przy tej okazji zawsze w Płocku organizowane są Płockie Dni Nefrologiczne, było już, jak tu doktor mi wcześniej powiedział, 16, 16 edycji, ale one nie są organizowane tak cyklicznie co, co roku, Natomiast, bo, bo to byłyby duże koszty, natomiast tak co 2-3 lata organizujemy taką konferencję i no, zapraszamy wielu gości na, na tą znamienity profesorów i edukujemy lekarzy i pielęgniarki na tych konferencjach w leczeniu nerek. Ale też i w zapobieganiu też mówimy o zapobieganiu. Czyli te konferencje, spotkania ekspertów są kierowane do środowiska medycznego, medycznego, lekarskiego, pielęgniarskiego, ale jak w codziennej profilaktyce, panie doktorze, czy pacjenci, czy umiemy dbać o nerki, jak to wygląda z punktu widzenia pana praktycznego na co dzień, czy wiemy... Co trzeba robić, żeby rzeczywiście te nerki nam dobrze służyły i jak najdłużej. Krótko mówiąc, nie wiemy. Nie wiemy, o to wiedza, nie, nie, nie dobra informacja. Tak, chociaż ta wiedza nie jest jakaś bardzo tajemna, bo to są bardzo ogólne zalecenia, które jakby zgadzają się także z profilaktyką chorób cywilizacyjnych, czyli cukrzycy nadciśnienia, otyłości, bo to głównie wtórnie daje nam choroby nerek. Tu jeszcze może taką specyfiką jest to, że no, żeby zapobiegać chorobom nerek, przede no, wszystkim trzeba dużo pić płynów, tak? no bo jak wiadomo, życie wyszło z wody, czyli nasz organizm jest organizmem, który no, oszczędza wodę składa się w dużej mierze z wody, i e, nienawodnienie organizmu to właśnie jest jedna z przyczyn chorób nerek, a, a odpowiednie nawodnienie może im zapobiegać albo przynajmniej łagodzić. Natomiast w tej ogólnie szeroko pojętej profilaktyce, oprócz tego nawodnienia, musimy właśnie zwracać uwagę na to, żeby zdrowo żyć, żeby nie dostać wcześniej cukrzycy, nadciśnienia, żeby nie mieć otyłości. Wszystkie te choroby cywilizacyjne, które nas trapią, wynikają z naszego trybu życia no, niezdrowego, no, plus nałogi oczywiście, no jakby doprowadzają wtórnie do uszkodzenia nerek. Są pewne choroby nerek, które no, trudno ich ustrzec, bo Nawet bo, bo są, o na przykład, siebie Są uwarunkowane prawda? genetycznie, są uwarunkowane, tak na przykład, że bilwatość rodzinna nerek są uwarunkowane jakimiś zupełnie przypadkowymi zachorowaniami, na które no, no, pacjent mimo zdrowego trybu życia może nie mieć. Nie wpływu. do końca ma wpływ. Ale w większości, tak jak leczymy pacjentów, to widzimy, że no, te skutki chorób cywilizacyjnych i tego złego trybu życia. To jest jakby dwie trzecie przyczyn. Czyli tu jest... Jest, tu jest bardzo istotne to, aby już od rodzice. To, to są dwa takie skrajne momenty. Pierwsze, rodzice, żeby dbali już u dzieci i wyrabiali te prawidłowe nawyki, żeby tak. dzieci miały tę świadomość, prawda? I potem kolejny skrajny moment, to przejdziemy do tego w dalszej części naszej rozmowy, osoby starsze, prawda? Żeby dzieci pilnowały, żeby rodzice też dbali, zwłaszcza osoby starsze właśnie, mające jakieś tam inne jeszcze choroby, żeby dbali o to, żeby tej wody rzeczywiście tak, pić jak, ja, jak najwięcej. Panie doktorze, patrząc na dane, ja tu się posiłkuję danymi z 2022 roku, przedstawione przez krajowego konsultanta w dziedzinie nefrologii, profesora Gelerta, W Polsce na nerki choruje 4,7 miliona osób, czyli średnio co dziesiąty Polak. To złe dane? No to są bardzo złe dane. To są takie wyliczenia, które wynikają z badań populacyjnych szeroko dostępnego takiego oznaczenia wydolności nerwowej, czyli poziomu kreatyjny wyliczonego z niego przesączania kłębuszkowego, czyli tzw. GPR. Znaczy nawet pacjenci w większości wiedzą, że takie coś tam im badano. I w laboratorium dostają raport EGFR. No i jeżeli on wychodzi poniżej 80, to, to, to uważa się, że to już jest jakiś wstępny etap niewydolności nerek. Poniżej 60 to już konkretnie jest niewydolność nerek jawna. A y, oczywiście to są takie parametry, które y, jakby pacjent tego nie odczuwa, ale organizm w perspektywie wieloletniej, y, jego, jego długość życia, jego funkcjonowanie jest zaburzone. I nawet chorowanie na inne choroby jest dużo gorsze, tak, no bo można taki przytoczyć wskaźnik, że jeżeli nawet załóżmy, wydaje się, odległą chorobę od narek, tak jak zawał serca, czy udar mózgu, prawda, gdzie głowa, gdzie nerki, to, to pacjent z niewydolnością narek ma rokowanie co do przeżycia dwukrotnie gorsze. Czyli jeżeli nawet utajoną taką niewydolność mamy wstępnie, jeżeli nie zbadamy w surowicy tego, tego parametru, no to my nie wiemy. tak? Natomiast te szacunki pokazują, że to dotyczy bardzo dużej części populacji. No jest to związane właśnie z takim tym trybem życia, ale też to wspomnę, że w tej profilaktyce trzeba mówić także o spożywaniu różnych substancji chemicznych, między innymi suplementów, diety. Jesteśmy rynkiem. W takim no, pochłaniającym bardzo dużo suplementów, jest to duży budżet, bardzo firm farmaceutycznych, i no, pochłaniamy dużo substancji chemicznych, które nie do końca są, nam, są potrzebne. nam potrzebne i służą zdrowiu. A jeżeli złoży się to z wielolekowym leczeniem z różnych przyczyn kardiologicznych, neurologicznych, jak weźmiemy tą całą, to kilkanaście tabletek plus suplementy, to nie do końca wiemy, czy to na nerki dobrze działa, raczej niedobrze. Nie Czyli bądźmy ostrożni, bo rzeczywiście gdzieś po Musi pojawiają. To jest optymalizacja tak. tego wszystkiego, tego dbania o zdrowie. Nie można za dużo chemii spożywać, no bo to. Nie wiem jak do końca zadziała razem. No właśnie, ale rzeczywiście często pojawiają się takie wyniki badań, że no Polacy bardzo chętnie tak. y, różnego rodzaju suplementacje stosują, bez konsultacji oczywiście. oczywiście. Leka lekarskiej. Oczywiście, i sami, tak. sami się leczymy, co jak tu pan doktor mówi, nie, nie do końca nam na zdrowie y, wychodzi. Panie doktorze, kiedy jest taki ten moment, że no, no dobrze, staramy się <laughs> żyć zdrowo, aktywnie. Nie mamy jakichś, że tak powiem, rodzinnych, genetycznych uwarunkowań. Kiedy dzieje się coś złego i kiedy powinniśmy się zgłosić na jakieś szersze badania do lekarza specjalisty? Jakie to mogą być sygnały, które nam dają znak, że trzeba działać? To znaczy, na pewno pierwszym takim prostym sygnałem, który można zbadać w badaniu moczu, a który jest bardzo ważny, ekstremalnie ważny, jest białkomocz. No jeżeli w badaniu moczu pojawi nam się mocz, no to jest to ogromny sygnał do tego, żeby coś robić, tak? I to, i nie dla, czekać działać. Nie czekać. I, i dla lekarza rodzinnego, i dla, dla pacjenta powinna być taka świadomość. Niestety to badanie moczu zbyt często pomijamy, nawet w badaniach profilaktycznych do pracy ono kiedyś było obowiązujące, teraz nie jest obowiązujące nie wiem dlaczego. Ale, ale to jest bardzo ważny sygnał, bo to może być objaw takiej podstępnej cichej choroby nerek która może nam zabrać dużo zdrowia, natomiast a nawet życie. Natomiast, natomiast jeżeli badamy ten wskaźnik Geffert, który akurat jest w wielu, nawet w tych profilaktycznych badaniach, 40-latka i tak dalej, 50-latka, no to wszystko jest. I jeżeli tam ten wskaźnik na pewno spada poniżej 60, to przynajmniej jedną tą konsultację wstępną z nefrologiem powinien lekarz rodzinny zarządzić, albo sam pacjent zainicjować. Dlaczego tak jest? A już y, według wska takich wskazówek konsultanta na pewno pacjenci, którzy mają poniżej 40, to już jest poważna niewydolność, taki trzeci stopień, to absolutnie nie mogą się obyć bez konsultacji leczenia y, z, z nefrologiem. To nie jest tak, że pacjent musi być podstawą opieku, ale przynajmniej zasięgać jak, jak, tego pacjenta, co dalej robić z nim, jakie kierunki obrać leczenia, postępowania, ta musi ta być wskazówka nefrologa, tak? Że jak to leczenie jest? złożyć to I, i prowadzić. Panie doktorze, wracając jeszcze do tej statystyki, o której tu wcześniej, yy, o którą wcześniej pytałem i pan doktor mówił, yy, liczba pacjentów na Państwa oddziale, oddziale nefrologicznym, liczba pacjentów dializowanych pokazuje, że problem jest potężny. Tak, tak. My, my dializujemy tak średnio około 110 do 120 pacjentów rocznie. Oczywiście to, to yy... Część pacjentów przybywa, część pacjentów choćby z tytułu przeszczepów, których liczbę mamy rok rocznie, dość dużo. Chyba największą w województwie Mazowieckim poza, poza szpitalem Dziesiątka Jezus i, i Banacha, to mamy ogromną liczbę pacjentów. To są pacjentów. warszawskie, tak? Szpital. Tak, tak. Mhm. My jesteśmy tutaj, to dzięki do doktorowi Ostrowskiemu, jesteśmy tutaj liderem, jeśli chodzi o zgłaszalność pacjentów do przeszczepu i otrzymanie tego przeszczepu. Również bardzo wzrosła liczba pobrań oddawców zmarłych, bo bo długoletni koordynator do spraw pobrania narządu dr Ostrowska, Ewa, też bardzo się zasłużyła w rozwoju pobierania narządów w szpitalu. A wiadomo, ten szpital, który pobiera narządy, jednocześnie jest takim beneficjentem całego programu przeszczepiania, i, 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 i ta organizacja jest, jest no, wtedy w jedną i drugą stronę dużo lepsza. Natomiast, natomiast, no oczywiście są też naturalne przyczyny odejść z dializm, tak? Covid nam też zabrał dużo pacjentów. No to więc, był tak bardzo tak, trudny to było, czas. My musieliśmy sami opiekać, jakby tutaj nad tymi pacjentami sobie zorganizować cały odcinek, zorganizowaliśmy izolacyjny, także to był duży wysiłek oddziału. Ale jakby cały czas, niezależnie od tych zdarzeń losowych, jest jakby zgłaszalność nowych pacjentów do dializ i no, ubywanie tych pacjentów. Ale tak średnio ta liczba się. My wykonujemy około 50 dializ dziennie to jest 16 tysięcy dializ rocznie ogromna ilość. To tak mniej więcej, bo to są... Trzeba jeszcze dodać, panie doktorze, bo to może wynika z tych cyfr, liczb, o których doktor mówi, ale trzeba dodać, że jesteście jednym z największych na Mazowszu ośrodków tak, dializ, tak. prawda? Tak, się to jest duży plus oddział, który, który jest jednym też z większych takich oddziałów nefrologicznych. I no, przed nami duże wyzwania, bo zarówno obsada pielęgniarska, jak i obsada lekarska jest no, nie do końca wystarczająca. Mieliśmy duży też ubytek lekarzy po pandemii też część osób odeszło i teraz staramy się o nowe osoby, które na szczęście przychodzą do pracy, ale również bało się o sprzęt, który się zużywa. Tak dla przykładu, taki jeden aparat do dializ, który obsługuje trzy zmiany dializ w ciągu dnia. Prawda, czyli wykonuje wiele no, tych tysięcy zabiegów rocznie. Y, y, to kosztuje tyle co taki samochód ma no, 60 tysięcy złotych, tak? I on ma swoją pewną trwałość. No właśnie, Przez a sercem dializ taki... jest uzdatniacz wody który teraz po kilkunastu latach, musimy wymienić, jest to wydatek około pół miliona złotych. Ale taki, taki sprzęt pojawi się na oddziale? Pojawi się, to dzięki funduszom y, Marszałka Województwa, tak będzie taki zakup, no on będzie konieczny, bo bez tego to w ogóle dializa nie istnieje. To jest, ale także te techniczne zaplecze dializy jest bardzo kosztowne. I w ogóle leczenie y, nerkozastępcze, bo to nie jest tylko dializa, przeszczepianie nerek, prawda, dializa otrzepnowe, no to jest tak się szacuje, że sama czysta dializoterapia kosztuje rocznie 1,200 tysięcy złotych. Czysta, ale jeżeli weźmie się te wszystkie koszty dodatkowe, dodatkowe to jest więcej. Całe leczenie nerkozastępcze, jak się weźmie dializoterapię przeszczepianie nerek plus no, organizacja tych oddziałów nefrologii, tych specjalistycznych, transplantologii itd. No to jest razem koszt około, 200, znaczy w Polsce chyba 18, ale to może nawet dochodzić do 20 miliardów złotych, czyli to jest 10% budżetu służby zdrowia, tyle może to osiągnąć. Więc y, dlatego też ta inicjatywa o tej profilaktyce powstała w Stanach Zjednoczonych i ponieważ tam założono, że to jest, że ta część leczenia pacjentów to jest ogromny koszt. Więc, żeby ten koszt zmniejszyć, najtańszym sposobem jest profilaktyka, a nie już jakby leczenie Potem choroby. Leczenie, tak. Panie doktorze, wracamy do punktu wyjścia, czyli 14 marca i Światowego Dnia Nerek. Czy taka jedno, jednodniowa akcja, ona przynosi przynosi efekty? Ona ma przełożenie na rzeczywiście na to, że jak gdyby wpada nam w ucho sygnał, że zwracajcie Ech. uwagę chociażby minimalną na te swoje nerki, dbajcie o siebie. Myślę, że sama, same te spotkania to oczywiście wśród lekarzy i pielęgniarek dają tą świadomość, natomiast właśnie takie spotkanie z mediami, jak Państwa, daje dużo większy odziem wśród pacjentów potencjalnych, czy, czy zdrowych ludzi, którzy chcą być dalej zdrowi. I to jest, to jest wydaje mi się, że takie akcje właśnie medialne są no przy tej okazji, jeżeli je wykonujemy, ale myślę, że częściej powinniśmy. To, to one mają największy skutek. To Czyli... nie jest wiedza tajemna, no po prostu no właśnie, zdrowo, zdrowo tak. żyć, pić dużo wody, tak. I paradoksalnie te najprostsze kwestie są najtrudniejsze, panie no, doktorze, tak, tak, prawda? Do przyjęcia, tak, Panie doktorze, w takim razie apelujemy tu za pana pośrednictwem, że dbajmy o nerki nie tylko przy okazji 14 marca, nie tylko przy okazji tu mieliśmy 7 kwietnia Dzień Służby Zdrowia, gdzie też różnego te, rodzaju tak. tematy profilaktyczne się przewijają. Tylko dbajmy dbajmy o te nerki na co dzień, pamiętajmy, woda, podstawowe badania. I to, to jest to absolutne minimum, które powinniśmy zastosować. Tak. Dziękuję panu dziękuję. za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Przypomnę tylko, że moimi państwa gościem był dr Michał Kuriga, ordynator oddziału nefrologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Do widzenia państwu.